Cześć, witajcie w 11 odcinku kursu programowania w języku C. Dzisiaj zajmujemy się tematem zakresu widoczności zmiennych w programie. Jak wiecie, mamy w języku C zmienne oraz stałe i te zmienne i stałe dzielą się na zmienne globalne i lokalne, tak najogólniej, jeśli chodzi oczywiście o zakres ich widoczności. I o co w tym chodzi? Mamy tutaj funkcję main. Jeśli deklarujemy jakieś zmienne przed tą funkcją, to znaczy poza jakąkolwiek inną funkcją, od razu jak się zaczyna program w tym miejscu, to taka deklaracja spowoduje, że ta zmienna stanie się globalna. I ja nazwałem tą zmienną po prostu globalna, przypisam 0. I ta zmienna będzie widoczna w całym programie, czyli możemy sobie jej użyć tutaj w funkcji main, w tych pętlach możemy użyć tej zmiennej, ale także gdybyśmy mieli tutaj inne funkcje, bo w kolejnych odcinkach dojdziemy do tematu własnych funkcji i to oznacza, że ta zmienna globalna po prostu będzie widoczna w całym programie. Natomiast mamy tutaj zmienną lokalną, o nazwie lokalna, i ona jest zadeklarowana już w funkcji main. To znaczy ta zmienna lokalna jest dostępna, jest widoczna tylko z poziomu jakby tej funkcji. To znaczy możemy sobie tej zmiennej używać w tej funkcji main, czyli w tym przedziale, ale nie moglibyśmy już użyć tej zmiennej w jakiejś innej funkcji, czyli poza tym mainem. Zejdźmy sobie jeszcze jakby poziom głębiej. Mamy zmienną i widoczną wyłącznie w tej pętli, ponieważ została zadeklarowana właśnie w tej pętli. I to oznacza, że ta zmienna i jest widoczna tylko tu w tej pętli i nie mogę jej użyć poza pętlą. Mamy tutaj programik, który wyświetla liczby od 0 do 19 i sumuje je. I tu posługujemy się właśnie zmienną i, natomiast gdybym tutaj wstawił takie polecenie, czyli printf, żeby wyświetlić zmienną i, mamy taki błąd, jeszcze przed skompilowaniem nam pokazuje, że ta zmienna jest niezadeklarowana, to znaczy program jej nie widzi w tym miejscu, ponieważ zmienna i została zadeklarowana tylko i wyłącznie w tej pętli i będzie tylko tu dostępna. Miejsce deklaracji tej zmiennej, czy też stałej, ma duże znaczenie, jeśli chodzi o działanie programu, bo zmienna będzie widoczna nie wyżej niż miejsce, w którym została zadeklarowana, prawda? Czyli ta zmienna i nie będzie widoczna poza pętlą, ta zmienna lokalna nie będzie widoczna poza tą funkcją main, natomiast zmienna globalna będzie widoczna tak naprawdę w całym programie. Będzie to na pewno miało znaczenie przy pisaniu bardziej skomplikowanych programów, więc jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu, a ja się z wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!